Człowieku, patrz, od razu u mnie, nie? Ja cię kręcę. Ale grubo. Remo ciągnie lina. A teraz u mnie coś uderzyło. Ale grubo. Nie wiem, ale mocne branie. Ale mocne branie. 2 godziny nic, już miałem się zwijać. No, chyba będzie, chyba będzie. Dzień dobry, dzień dobry. Cisza, spokój, nie ma wiatru. Jestem nad wodą, 6 rano. Ogień miałem dzisiaj nie być, ale się okazało, że mogę być, więc przyjechałem. Zaraz nęcimy, pokażę wam, co tu się w ogóle dzieje. U, wiadomości już do mnie piszą. Ja wiem, kto pisze. Piszcie w komentarzach, kto mógł napisać. Welcome, welcome. Woda spokojna, spokojna dzisiaj. Dzisiaj słońce nam nie groźne, więc jest zachód murami, ale 15 stopni, więc jest elegancko. Tu mamy wszystko przygotowane. Zestaw kulów, zestaw peletów z Windynamic. I tu mam swoje ziarna. Bobby Kubin kukurydza oraz konopie. Wczoraj robiłem. No to poukrywane wszystko. Pelety, jeszcze ziarna zostały, bo dużo nie będę rzucał. Jak na razie woda spokojna, dzisiaj ma nie wiać. Dzisiaj ma być dosyć ciepło, bo ostatnio jak byłem rano było 10 stopni. Dzisiaj jest 15, więc 5 stopni różnicy. Woda też przez to lekko cieplejsza i ta ryba może od rana już żerować. Bo ostatnio miałem wrażenie, że ona się przestawiła w ogóle na popołudnie, jak były te ranki zimne. Ale to było tylko moje wrażenie. No nic, lecimy, bo ryby nie czekają. Dobra, zaczniemy od lewej wędki i zaczniemy na razie od małych. Spróbujemy na małe. Kurde. A jeżeli płotki standardowo nam będą się czepiać, to zmienimy na duże. Ale na początku, na dzień dobry, założymy małe. Zaczniemy od lewej wędki, bo lewa wędka tylko siu i gotowe. A prawą zaraz będę spombował, więc trochę mi to zajmie. Mam trochę ziaren do wywalenia. Dobra, więc prawa wędka może sobie... Prawa wędka może sobie chwilę poczekać. A ja sobie tutaj elegancko załatwię już lewą. Ta wędka leci niedaleko, gdzieś na 3,5 metra. Na spokojnie. Siła, moc, moc, energia i tam sobie piszcie. Ptaszki nam ładnie się odzywają, więc jak są ptaszki, ładnie nam grają, to mam nadzieję, że będzie też dzisiaj fajny dzień. Dzisiaj po prostu chcę fajnie, na spokojnie połowić jakieś ciekawe okazy. No zobaczymy. Tutaj bufecik dla rybek, które będą chciały podejść na tą wędkę, która idzie dalej. Ta wędka idzie gdzieś na 4,5, może do 5 metrów. Ok. Porzucamy. No nie, no przyjechałem, jeszcze ci przerzucam. No nie, no nie, no nie, no nie, no, no i weź tu na ryby. No. A ja bardziej na lewo. No dobra, bylebyś mnie nie przerzucił, no Boże. Tylko zepsujesz mi pole nęcenia. No dobra, sprawy organizacyjne załatwione, zaspombowane, trochę zeszło, dużo nie miałem, taki mały pojemnik, tym spombem eską to trochę schodzi, ale o, tam ma być takie podnęcenie federowe, a nie jakieś zasypanie karpiowe. Ale się zrymowało. Tutaj, tutaj zakładamy haribo żółte, ale większe, podamy jedną mniejszą, drugą większą, zobaczymy. Musimy wyczuć, jak, co. Lecimy. Dobra, trzeba przerzucić wędeczki. Najpierw prawa, później lewa. Spławy dzisiaj jakieś są. Ostatnio nie było. Nie wiem, czy ostatnio po południu się spławiały, bo nie byłem, ale dzisiaj już jakieś spławy są. Oczywiście nie w tych rejonach, gdzie łowię.
ale to tak zawsze tutaj jest. Dobra, najpierw przerzucimy prawą wędkę, zaraz przerzucimy lewą wędkę. Tu się zrobiło w miarę widno, więc jest spokój, cisza. Wszystko już widać. Teraz czekamy tylko oczywiście na ryby, które nie wiem, czy przyjdą, czy nie. O, tu jest niewielka, nie wiadomo. Jak traficie dzień, to macie dobrze połowione. No, ale w tym roku jak wszędzie. Niestety, wszędzie ryba jest chimeryczna. Przez tą właśnie pogodę. Zrobimy lekką korektę. Pomarańcze na razie ściągnę. Założymy różowy. Kilka rzutów nic tutaj. Założymy różowy. I na tą wędkę, bo mi tam konopie trochę zostały, to czekajcie sobie nadzieję. Dobra. O. To sobie trochę konopi mogę wrzucić do peletu. A co? Za każdym razem, jak sobie rzucę. Kilka ziarenek. Cyk. O. Trochę ziarenek konopi można dać do peletu. Wymieszać. No i tak to muszę wyrzucić. A mogę to wyrzucić pewnie przecież z wędką, nie? Na razie jedna obcierka na tej prawej wędce, gdzie to jest głębiej. Na lewej branie poteczki. Delikatne. No ale systematycznie przerzucam nęce i zobaczymy. O! O! Remigiuszu! Leż! Za! Chyba leż! Nic nie mówiłem, nie słuchajcie, Rymka! Nie, leż, bo idzie. Lin to nie jest na pewno. Ale ładne, delikatne branie. Ale chyba nie będzie duży nawet. Taki standardowy. Ale no, zawsze leż. Chodź tu. No taki. Może 45 to ma. No ładny. Ile ma? No, 40 może być. Może gdzieś 41, 2. No taki na rozgrzeweczkę. Na razie, leć. Puch. Ach. No, trochę się humorek poprawił, ale delikatnie. Delikatnie się humorek poprawił, delikatnie. No i mamy pierwsze branie. Już się pomału zacząłem irytować. U mnie godzina bez brania, to już się irytuje, denerwuje. Tak ma. No ale zmieniłem kulasa na różowego Haribo, pomarańczowego. No i wpadł taki leszczyk 40, 42, 3 może. Gdzieś te granice. Muszę tu obserwować, bo tu często jest tak, że jak jedna ryba weźmie, to zaraz inne są brania. Więc no zobaczymy. Na razie nie chcę nic tutaj się wyciągać do góry, że ruszyło. Na spokojnie. Obserwujemy wodę. I zaraz na prawej wędce też chyba kulkę zmienię na może kanibala. No zobaczymy. Uuu, ale lód. Ale chyba znowu leszcz. Tak, znowu leszcz. No zobacz. A, już widzę, że leszcz, bo chyba się tak poddaje, nie zmienia kierunku. No będzie leszcz. Ale chyba tej samej wielkości. Teraz zobaczymy. Nawet nie ciągnie za mocno. Ale będzie... Chociaż jeden, nie wiem. O, nie. No i chyba nie będzie leszcz. Dziwnie walczy, dziwna walka. Nie będzie leszcz. Skręca. Chociaż nie wiem. Chociaż nie, chyba leszcz. A, ale łopata duża. U Jezu. O Boże. Ale duży. Człowieku. Ale wielki. Człowiek, nie wytrzyma po mnie. Będzie rekord. Ale piękny kaban. Ale duży. Gdzie jest ta mata? Rozwijaj się. O matko. Ciekawe, czy pobijemy rekord. To nie pamiętam, jaki tam był. Ten mój rekord. Ale zaraz się dowiemy. Centymetry. No nie. 50. 58. No to nie jest jakiś tam
rekordowy. Trzymaj się. Piękny leścinio. Piękny. Dobra, do wody. Nie męczymy. Sprzęt tu. Dobra. Do wody. Piękny 58. Takie lesze to można już łowić. Dobra. Gotowy? Leć. Ol wielki. Mówiłem, że jak było branie leszcza, to tu jest tak, że następuje branie, to zaraz po tym następuje drugie, trzecie branie, bo tak jakby ta łowica gdzieś do tego jedzenia napłynęła. I teraz kwestia, żeby ją tam utrzymać. Widać nawet jak moim zestawem jakieś fajne spławy. No zobaczymy, ile te ryby tam zostaną, bo one tak długo tam nie siedzą, ale wiem, że wracają do tego miejsca po jakimś czasie, więc jest nadzieja, że te miejsce gdzieś tam sobie zaprogramują na dzisiaj i będą gdzieś tam zaglądać. No zobaczymy. Na prawą też zmieniłem teraz na różową, tam gdzie mam głębiej, ale tam na razie się nic nie dzieje. Tylko lewa wędka na razie. Przerzuty po tych dwóch leszczach, lewa wędka, na razie cisza. Prawa zmieniłem teraz na kanibala, na śmierdziucha. A że prawą miałem zaspombowaną, to raczej... że prawa była zaspombowana, to tam muszę, że tak powiem, zostać. Tą ryba może w każdym momencie podejść. No lewą weteczkę, że dwa brania miałem, no też w sumie zostaje. Już nie zmieniam. Podnęcone trochę jest. Może nie dużo, ale jest, więc na razie zostajemy tak jak jest. Dobra, prawą założymy małą kukurydzę. Bo niestety kanibal nic. No w sumie teraz to w ogóle nic. No ale to jest takie normalne tutaj, że taka fala, bum, 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 i już może cały dzień się dziś nie dziać. Albo jeszcze raz, jak napłyną te ryby, to może wtedy coś się zacznie, ale na razie nic tak nie wskazuje, żeby tu coś jeszcze się odpaliło. No ale walczymy, walczyć trzeba, nie ma co się poddawać. Przerzucamy, nęcimy. Ale tu jeszcze trochę jest. No i czekamy. No. Na rybach zostaje rzucić, zanęcić, znaleźć miejsce i czekać. Cztery proste sposoby, które doprowadzą Cię do sukcesu. Fuu. Ale chłopie, na taki mix, że nie, to może być leszcz. Duży, znaczy no, nie wiem jak, tak 40-50. Człowieku, patrz, od razu u mnie, nie? Ja Cię kręcę. Ale grubo, remo ciągnie lina, a teraz u mnie coś uderzyło. Ale grubo, pięknie. I wszystko powywracał, nie? No, no, jak to lin, ale u mnie, u mnie chyba leszcz. U mnie chyba będzie leszcz, bo coś idzie za łatwo. U mnie będzie leszcz, ale ładne branie zaskoczenia. Ładne branie. Ale nie będzie duży, już czuję. Jak będzie leszcz, to nie duży. Na pewno. No już jest blisko. Tak. Leszcz nie duży. 40, 45 max. No ale coś wzięło. No. Leszcz. Ale nie. No chociaż ciężki. O kurde, wędka mi spadła. Czekaj, zaraz zmierzymy tu na swojej miarce. No, 45. Bliżej 50 niż mniej. No ale fajnie, fajnie. Wreszcie z tej głębokiej wody coś odpaliło. No, remu tam walczy z linem. Ładny? Aha. No to zmierz i tam daj relację, czy duży. Tak przenieś, o. Dobrze, wreszcie remu malina. Mam prawie go do wody wciągnęło, już myślałem, że będę płynął po niego. Tak się wszystko mu pospadało ze stojaka. Mówię, człowieku, nie ma gościa. No, ale dał radę, jest. O, no i dobrze. Co? 54. 54.
54, o kurde, ładny. Ale zabawnie było. Siedzę, siedzę, nic się nie dzieje i tak słyszę. Arabo ma takie trójnogi dwa postawione, jak Lidwa. Prawie żeśmy wędkę łowili. No ale dam radę wyciągnąć 55 ładny linek. A mi w międzyczasie od razu na tym dużym dystansie głębokim, gdzie się nic nie działo od rana, leszcz 45, gdzieś tak mniej więcej. No i co? Zobaczymy. No coś tam, dwie ryby wpadły praktycznie w jednym momencie. Jakaś znowu nadzieja rozbudzona. Na pewno nas ratuje to, że dzisiaj, jak widzicie, o, nie ma słońca, więc ta ryba nie podejdzie wyżej. Jest dosyć tak chłonawo, około 20 stopni, więc też nie jest ciepło. No zobaczymy. Jeszcze jest czas. Jak leszcz, to duży. Nie, to będzie leszcz, pojedzie już. Ale będzie większy niż tamty na pewno. Łopata niezła będzie. No ale ładnie, ładnie pracuje. Duża łopata będzie. Jak będzie łopata? No nie wiem. Nie, łopata, bo chyba do brzegu idzie. No chociaż nie chce wyjść, nie wiem. Chociaż jeździ. Może. Może się uda. No nie, za długo chyba walczy, wiesz? Za długo chyba walczy. No już blisko. O! O, bo jest w tej węce, dobra. Nie będzie lin. Nie, leż. O, ale ogromny. U Jezu. Ale duży. Uja, człowieku. Ale kabanis. Idę go zmierzyć. Jo, człowieku, zobacz. Ciekawe, czy będzie większy niż tamty. Ojej. Uja. Ale wielki. Leszcz nie jest długi, ale jest gruby. Jest bardzo gruby. Taki fajny, masywny. No, nie ma dużo. 54, 5. Ach, na pira ze drzwi, ale jest. Mam nadzieję, że będziesz grzeczny. O, taka łopata. Ale masywny. Łopacisko. Piękny, naprawdę. Naprawdę piękny. Emocje są. Wszystko jest. O to chodzi. O Jezu, aż mi się podbiera. No ale ma ze 3-4 kilo na pewno. Ale mały, nie? Czekaj, ja wypuszczę tą rybę. Leć. Ja patrzę, ty, dobrze, że to nieduży leszcz. Ja się kręcę, nie? Ale jest branie na żywo. Tylko przekleństwo było, będę musiał wypikać. Czekajcie, bo to jest miazga trochę. O, w tą stronę wezmę. No, ten taki 45. Dobrze, że taki wziął, bo by mnie zabił, nie? O, dobra. To go tu wyczepię i go wypuszczę. Nie będę już z nim tu latał. Oj, dobrze, że ty taki 45 byłeś. Bo jakbyś był większy, to byś mnie kuna poskładał. Dobra, leć. O, poszedł. U, jakie szczęście, że żadna duża ryba nie była. Akurat byłem sobie na brzegu. Nagrywałem sobie fajnego leszcza. Tak patrzę, coś mi wędką miota, przybiegam. Dobrze, że to nie był jakiś lina, bo karmo. Bym miał powtórkę z rozrywki, jak ostatnio. Bo ostatnio byłem na pomoście. Więc mogłem zareagować. A dzisiaj na pomoście mnie nie było i nie zareagowałem. Dobrze, że to mały leszcz, to się tam utrzymał. Tyle w tym dobrego. Dobrze, coś tam się rozkręciło. Oj, tam jakieś liście są. Dobra. Zmieniam jeszcze na większe łowtersy. Małe ściągam. Spróbuję może różowy.
Albo pomarańczowy. No zobaczę, pomarańczowy. Stanęło, no ale tak tu jest. Rzadko się zdarza, że tu 9, 10 gdzieś ta ryba aktywna. Nic już się nie dzieje. Duże kule, dałem Haribo jeszcze różowego, ale też nic. Już słońce zaraz wyjdzie, robi się coraz cieplej, obcierek nie ma, gdzieś tam dwa puknięcia płotki i tyle. No nic, zaraz trzeba będzie zbijać manatki. Jeszcze chwilę, może z 15 minut, jak nic nie będzie, to to. O, to koniec ta dziś, bo w południe tutaj ryba nieaktywna. Teraz dopiero wieczorem, nie? 15, 16 by można było podjechać, zobaczyć. A tak, to z rana, nie? Nie wiem, ale mocne branie. Ale mocne branie. Dwie godziny nic, już miałem się zwijać. No, chyba będzie link tym razem. Tym razem chyba będzie link, powiem wam. Chociaż znowu idzie łatwo. Idzie łatwo. Albo duży leszcz. Ale duży. Nie jest źle. Ale będzie chyba duży. No. No i standardowo się wypiął. Tu już może go nie będę brał na ten. Tylko go sobie tu zobaczymy, ale ładny znowu. 50-55 jak nic. O, taki piękny. Ponad 60. Dobra, pręży się do wody. Bo za mocno się pręży. O, ale mnie uciapał. Skruwany. Ciekawe, czy obiektyw nie jest brudny. Leć. Bum. Teraz jeszcze leszcz, ale piękny. Leszcz taki 55-60. O, ale piękny. Ale duży. Piękny. Taki sam jak tamte. Piękny leszczyk. Piękny. 55-60 jak nic. Kurde, się coś tu zaczepiło. Dobra, jest. Udało się. Piękny, wielki leszcz. Patrzcie. O, ale wielki. Piękna łopata. Ale łopata. No ta będzie z 60. Ta 60 będzie. Piękne łopacisko. Do wody. Oj, co? Leć. Ale wielka. Leć łopacisko. Dobra, kończę pomału, bo tu jeszcze małą akcję mieliśmy. Ale to bez szczegółów. Ważne, że pozytywnie zakończona. No i na końcu jeszcze właśnie jak ta akcja była, jeszcze leszcz. Musiałem tutaj w sumie obserwować na dwa fronty. Piękne łopaty dzisiaj, no genialne te łopaty, ale piękne, takie 60+. Nie wiem, ile już było, bo już teraz zapomniałem. Kilka fajnych leszczy, mniejszych, 4, 3, nie wiem, zobaczycie na filmie. Ale naprawdę petarda połów, petarda. Takich łopat to dawno nie łowiłem. Ostatnio miałem 62-3 to rekord, a teraz takie trafiałem praktycznie co branie, więc mega, 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 mega. Do następnego.